dzisiejsze kazanie Słowa Bożego zostało tak ułożone, ażeby każdy, kto jest mocny, dalej był mocnym, a jeśli ktoś słaby, ażeby co nieco rozpoznał w Słowie Bożym, tylko będę dotykał pewne fragmenty Pisma Świętego, będę się starał bardzo mało mówić, tylko dotykać, nawiązywać i pokazywać teksty biblijne, historie, które wzmocnią, myślę, że każdego na tym miejscu. Mówiliśmy na lekcji szkoły sobotniej o miłości, którą należy stosować w przykazaniach Bożych. Ale jak tą miłość w przykazaniach Bożych połączyć lub pewnie nieraz kontrast jest, kiedy słyszymy drugą osobę, która mówi nie osądzaj. Bo czym tak naprawdę jest osądzanie, biorąc pod uwagę Słowo Boże i przykazania? Przede wszystkim chciałbym, kiedy spotykamy w rozmowach niektórych ludzi, mówią, że ty osądzasz. Więc jaka jest różnica, jeśli oczywiście jest? Chciałbym to tutaj zaznaczyć. I jak właśnie stosować tą miłość, ucząć się od naszego Boga przez Jezusa Chrystusa w tych konkretnych przykładach? Niewątpliwie dużo zależy od mojego, od naszego podejścia. Powiem wam szczerze, że z lat dziecięcych, taki mały chłopak jak byłem, to pamiętam w moim zborze, jak były zebrania zborowe, często pamiętam płacz właśnie podczas tych zebrań. Myśmy tam zaglądali, czy przez dziurkę od klucza, czy tam gdzieś jakieś okienko. I to mi zostało. I tak się zastanawiam, czy coś było może nie tak. Może, czy można było lepiej. Wiecie, pewne problemy są i o tych się rozmawia. To już zostawiamy. I to, co wydarzyło się w miesiącu, bodajże w październiku, chciałbym użyć jako pierwszy przykład. Można mieć wiele pieniążków, można naprawdę być na stanowisku i być zabezpieczonym, jak to może myśli, na wiele lat, bo może my myślimy nieraz w naszych sercach, że jesteśmy zabezpieczeni na wiele lat. I tak to może być. Ja tak nieraz myślałem, patrząc na mojego kolegę, który miał żonę, że wszystko ma, potężny zakład, warsztat. Myślałem, że wszystko okej. Ale pewnego dnia, kiedy przyjechałem, dowiedziałem się, że jego małżonka się powiesiła. A była właśnie po przylocie gdzieś z najdalszych, można powiedzieć, zakątków świata. 2-3 razy latali samolotami gdzieś na naprawdę piękne miejsca. Coś, co brakowało. 10 dni później, po ostatnim przylocie, małżonka od mego kolegi gdzieś tam popełniła samobójstwo w tym właśnie warsztacie. No co brakowało? Szacunku? Miłości? A wiecie, co jest najgorsze? Że niektórzy, nie wszyscy, mówią, że chora była, psychiczna, leczyć się. To prawda, to wszystko prawda. Wiecie, czasami jest tak, że nie chcę powiedzieć w naszych domach, my się ranimy, dokuczamy, oby nie tutaj. I ta osoba, która tak faktycznie, oby nie, bierze ten sznur czy tą linę, nie wiem co tam było, już nie wnikam, to ona tak naprawdę ostatni gest wykonuje. Ktoś jakąś pracę pewno wykonuje, złą oczywiście, przez wiele lat i ten biedny człowiek nie widzi wyjścia w tym momencie i robi to, co robi. Dobrze. Wierzę, że zastanowienie przychodzi właśnie w takich momentach, kiedy rozmawiamy, a żeby może, kiedy mi przyjdzie pewien może problematyczny temat rozwiązać, zawsze pamiętać, nie jedno kazanie było z tego miejsca, jestem pewny, że może przypominacie sobie, żeby patrzeć na drugiego człowieka, jakby ten drugi człowiek był kim? Naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dobrze. Jest napisane w Słowie Bożym w Mateuszu 18 rozdziale, możecie sprawdzić, ale tak jest na pewno, 18 rozdział, 15 wiersz, z jednej strony ten tekst. Jeśli by zgrzeszył brat twój, to idź, upomnij go. Tak. To jest ta pierwsza strona medalu, bym nazwał. To jest o ciebie oczywiście, to jest to pierwsze słowo, które mówi o ciebie.
A z drugiej strony jest słowo, i to jest słuszne, nie osądzaj. Więc kiedy tak naprawdę jest osądzanie? I nie chciałbym mówić ja, tylko chciałbym wam teraz przypomnieć przypowieść. Ach, co ja mówię, przypowieść. Jeszcze emocje biorą górę. Faktyczna historia ze Słowa Bożego, kiedy jest to tak pięknie nazwane, kiedy przyprowadzono grzeszną niewiastę przed Jezusa Chrystusa. I chciałbym wam troszeczkę pokazać to przyprowadzenie. Bo ja się nie zgadzam, że to było przyprowadzenie. Myślę, że tłum pchał, popychał, ciągnął, szarpał i tak dalej. W rękach, jak wiecie, kiedy możemy sobie tak uzmysłowić, mieli kamienie. Trochę za delikatne, nie? Przyprowadzono, tak myślę. Nie wiem, czy żeście kiedyś patrzyli na to z tej strony, ale myślę, że to jest ewidentny przykład na osądzanie. Że tam czyny brały górę, że brak było, bardzo piękne słowo, empatii, ale myślę, że brak było najważniejsze miłości. A przecież Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Więc ci, którzy pchali, szarpali, może ciągnęli, wcale nie byli lepsi. A jednak doszło do osądzenia. I możemy sobie tylko uświadomić, wejść w myśli tej niewiasty, że ona była przekonana, że to już koniec. Tak myślę. Czasami w naszym życiu może mieliśmy takie zdarzenie, że myśleliśmy, że coś się niszczy, coś się kończy i to już chyba koniec. I myślę, że ta niewiasta tak myślała, że to już chyba koniec. I zobaczcie, jak to Pan Jezus pięknie rozwiązał. On wcale nie powiedział, że nie było grzechu. Zwróćcie na to uwagę. On powiedział, idź i więcej nie grzesz, ale uwolnił ją. To jest właśnie to, o czym czytaliśmy na początku z Księgi Izajasza i ten tekst będzie nie tylko na początku, co był przeczytany, w środku będzie nam towarzyszył przez całe słowo, ale też i na koniec. I chciałbym, abyśmy sobie uświadomili, że każdy z nas dostępuje wybaczenia, odpuszczenia grzechów w każdej chwili, jeśli tylko się stawisz. I ode mnie, od ciebie, od nas tak naprawdę zależy, czy to odpuszczenie ma miejsce, od mojej postawy. A właściwie coś więcej jeszcze delikatnie, od wiary, od mojej wiary. I myślę, że ta historia mówi wyraźnie, że to jest właśnie osądzanie. To nie jest powiedzenie, to nie jest delikatny głos, to nie jest pokazanie, tylko to jest osądzanie. Tak myślę, że to jest ewidentny przykład. Więcej mamy przykładów w Słowie Bożym. Tu nie chodzi o to, że mamy tolerować grzech. Przecież Pan Jezus nie zatolerował. On powiedział, że to grzech i dał nowe życie, nową nadzieję. Możemy się od tego na pewno uczyć. Ale też smutne jest, nie wiem, czy czytacie nieraz reportaże i to jest takie, troszeczkę to chyba jakby w ilości się poszerza, że piszemy na swego rodzaju grzech pewne reportaże i tak naprawdę może każdy znaleźć coś dla siebie, czyli grzesznik, tak, prawda, przytaknie, no to nie jest tak najgorzej i ten, który mówi, że ten grzech, nieważne jaki, no to i każdy znajduje coś, to jest smutne. Grzech jest po prostu grzechem. Konkretny grzech jest nazwany po imieniu i koniec. Ale najgorsze są reportaże, które jakby nie nawołują do upamiętania się i do odwrotu ze złej drogi. To jest złe. Zawsze oczywiście wybaczamy z miłością, biorąc pod uwagę nie tylko ten przykład, także inny, bo sami się borykamy po prostu, nie jesteśmy nic lepsi. Może ten tekst, może nie o budniku, ale warto, abyśmy najpierw popatrzyli na siebie, jeśli chodzi o tą belkę, prawda, iść było, bo to złe powiedzenie by było w tym momencie, bo jest czas może, że i Pan Jezus używał mocniejszych słów, ale to nie jest ten czas. Za każdego więc umarł Jezus Chrystus. Kiedy planujemy cokolwiek zrobić przeciwko drugiemu, warto jest popatrzeć, codziennie patrzymy, ale w tym momencie szczególnie na Golgotę, na Jezusa Chrystusa. Że za każdego i także za tego, który tam gdzieś się, prawda, zagubił, bo on się po prostu zagubił, taka choroba. I chciałbym, abyśmy otworzyli sobie modlitwę arcykapłańską.
Ewangelia Świętego Jana, 17 rozdział. I chciałbym, abyśmy tutaj odpowiedzieli sobie na takie pewne trzy króciutkie pytania, w tym jedno bardzo ważne, jak Pan Jezus traktował właśnie podejście do grzesznika. I tu taka główna myśl, która chciałbym, aby do was dotarła, do waszego serca, że dostaliśmy coś na kredyt, coś po prostu za darmo. Jak jako dziecko, jak coś dostałem za darmo, to się bardzo cieszyłem, ale nie szanowałem, bo to szybko jakoś gdzieś uchodziło. Ale teraz jesteśmy już dorośli, co niektórzy bardzo doświadczeni i wiemy, że takie rzeczy powinniśmy szanować. Więc pierwsza rzecz, Jan 17 rozdział i 9 wiersz. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi. Za kim prosił Pan Jezus? Nie prosił za tymi, którzy nie wierzą. Nie prosił za tymi, którzy tego nie chcieli. Pan Jezus wtedy oczywiście, przenosimy się 2000 nieco ponad lat do tyłu, ale prosił za nami. Ponieważ każdy z nas, jestem przekonany, przychodząc na to miejsce, gdzieś jest zalążek wiary, zalążek, to źdźbło, wzrastamy. Według tej przypowieści o ziarnie. I za nami prosił Pan Jezus. To nieprawda, to jest wielkie nieporozumienie, kiedy mówimy i rozmawiamy z drugim człowiekiem, że wszyscy, to prawda, że zgodnie z Janem 3,16, wszyscy mamy prawo do zbawienia, ale nie wszyscy tego zbawienia chcą. I powiem wam szczerze, nie wszyscy tego zbawienia oczekują. Więc Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej, to jest pierwszy punkt, modlił się za tymi, którzy wierzą. Ja później jeszcze pokażę wam jeszcze jeden tekst, którzy go oczekują. Dzień dzisiejszy, troszeczkę inaczej, ta modlitwa w dzisiejszych dniach nabiera znaczenia, ponieważ my już obserwując czas wydarzenia, oczekujemy żywego przyjścia jako Króla Jezusa Chrystusa, ale w dalszym ciągu te modlitwy w świątyni, w co wierzę, jestem przekonany, że i wy wierzycie, mają ten sam cel. Zbawienie każdego z nas. I w nawiązaniu do tego, jak rozmawiać ze sobą, w nawiązaniu jeszcze do tego pierwszego pytania, jeśli chodzi o osądzanie, to jest bardzo ważne. I kiedy analizowaliśmy przed chwileczką sytuację tej niewiasty, która myślała, że to już jest koniec, Jezus w modlitwie arcykapłańskiej, to jest drugi punkt, który chciałbym dzisiaj tutaj dotknąć troszeczkę, daje nam taki niesamowity kredyt zaufania. Myślę, że tak po ludzku na zapas daje nam wybawienie i Królestwo Niebieskie. Bowiem przeczytajcie, zobaczcie, spójrzcie, Jan 17 rozdział i 12 wiersz. Coś chciałbym wam pokazać. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu twoim tych, których mi dałeś. I strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. I patrzmy teraz na ten tekst, zobaczcie. Jezus mówi, że zginął syn zatracenia. A przecież to jest modlitwa arcykapłańska i dopiero po tej modlitwie nastąpiło, kiedy Judasz z tą zgrają, prawda, przystąpił do Pana Jezusa i czynił to, co tam, prawda, był szarpany przez demona czy demony. A tu już jest napisane, Jezus mówi, że on zginął. A o, teraz wracając do nas, czyli do dzieci Bożych, do uczniów, pisze, że zachowywał, dał Bóg oczywiście ich Jezusowi. Jezus strzegł i żaden z nich nie zginął. O jakiej śmierci mówił Pan Jezus? A przecież dzisiaj w apelu żeśmy mieli taki znak, że uczniowie co chcieli zrobić, kiedy ich, prawda, nie wpuścili do tej gospody? No mieli problemy. Panie, czy chcesz, żebyśmy ogień spuścili z namysłu? Tu poradzimy, prawda? Jeszcze Eliasz wspomniany, ale przecież inne rzeczy. Zobaczcie, jakie problemy były, a jednak są nazwani kim ci uczniowie,
że nie są zatraceni. Zobaczcie, Piotr usłyszał od Pana Jezusa już po zmartwychwstaniu: Piotrze, jeśli Ty się kiedyś nawrócisz. A w modlitwie Jezus mówi, że żaden z nich nie zginął. Jestem przekonany, że mówił do nich o śmierci wiecznej. O tym, że są razem z Nim i są bezpieczni. Dzisiaj tak samo mówi, troszeczkę oczywiście, modlitwa, czas upłynął, ale dokładnie znaczenie jest to same, że dzisiaj, jeśli modli się Chrystus za nas, bo wstawia się do Ojca, tak samo jak wtedy wstawiał się. I kiedy tylko wspomnisz do swojego Boga, obojętnie jaki problem, to Jezus dokładnie mówi te same słowa, że On nie zginął, mimo że masz problemy, może ja mam problemy z grzechem. Jestem przekonany, że właśnie dał nam na zapas taką nadzieję i to w nas powinno tak budzić niezwykły entuzjazm, taką radość, tak myślę, w zrozumieniu właśnie tego, co mówił Pan Jezus. Nie są ze świata, prawda? I jeszcze chciałem trzeci punkt, bo słyszeliście, że trzy punkty, troszeczkę o jedności. Jan 17, rozdział 11, wiersz. Kiedy tworzymy tak naprawdę jedność? I kiedy możemy mówić, że w ogóle jest jedność? I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. Ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak kto? To jest króciutka odpowiedź odnośnie jedności, a jeszcze raz to powtarza Pan Jezus drugi raz. Czasami w Słowie Bożym mamy pewne historie, że dwa razy powtarza się jedno i to samo. I gdzieś kiedyś wyczytałem także w Słowie Bożym, że jeżeli dwa razy u Boga coś się powtarza, 22 wiersz, zobaczcie, ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Oczywiście jest pewien cel, aby świat poznał, czyli ci, którzy jeszcze nie wspominają, to jest świat, którzy jeszcze grzeszą, bo nie wierzą. Prawda? I te słowa przed założeniem świata już, prawda, każdy z nas, to jest, ja tego nie rozumiem do końca, ja w to wierzę, ale ja nie rozumiem całego planu zbawienia. I teraz możemy powiedzieć śmiało, możemy otworzyć Księgę Izajasza. Tak dochodzimy do sedna dzisiejszego kazania Słowa Bożego, że każdy z nas, przychodząc do Boga, powinien pewne stanowisko zająć. I czytam z Księgi Izajasza, 64 rozdział, 5 wiersz. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. Oto Ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko Tobie. Od dawna w grzechach i w odstępstwie. Na innym miejscu możemy również przeczytać w Słowie Bożym, że Bóg po prostu nie tyle co gniewa się, ale nieraz odwraca swoje stanowisko. Nie od nas. Błędne myślenie, że od nas. Od grzechu. Cały Stary Testament, jest mnóstwo historii, gdzie uczy nas ten Stary Testament, że Bóg po prostu odwraca się od grzechu, nie od nas. W wyniku czego, kontynuując dalej, prorok pisze, 6 wiersz, że wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Innymi słowy, kiedy Bóg się odwraca od grzechu, to wpadamy w wir grzechów. Jedno za drugim leci, nieraz jak się wali, to się wali, prawda? O tym mówi Izajasz. Wpadamy w wir grzechu. I dopóki nie uznamy, że to, co robimy, jest złe, dopóki nie przyjdziemy do Jezusa Chrystusa, to jesteśmy właśnie porywani przez te wiatry, prawda? I myślę, że nie wiem, jakie są tłumaczenia inne, ale czytałem też w innych tłumaczeniach ten wiersz 7 z 64 rozdziału, właściwie końcówka. Oddałeś nas w moc naszych grzechów. Bóg nikogo nie prowadzi do złego. Zresztą Nowy Testament pisze, jest taki fragment. Niechaj nikt z was nie myśli, że Bóg kogokolwiek prowadzi do złego. Bóg po prostu się odwraca, jest zasmucony i myślę, że czeka.
Tak jak i Jezus w dalszym ciągu czeka na każdego człowieka w świątyni. I nie ma lepszych czy gorszych. Jest walka z grzechem, nie walka z osobą, z członkiem zboru. Zwał jak zwał, prawda? I teraz dalej kontynuując, prorok mówi, 9 wiersz, wspaniałe słowa. Nie gniewaj się, Panie. To jest ważne, żeby szukać Boga. I 12 pytanie bym nazwał, 12 wiersz, to pytanie w Księdze Izajasza, 64 rozdziału, kiedy pisze oto tak prorok Izajasz, czy wobec tego staniesz na uboczu, Panie, czy będziesz milczał i bardzo nas upokorzysz, jest pytaniem retorycznym. Bo doskonale poznając Boga, wiemy, że Pan Bóg nikogo nie upokarza. Bóg nas, każdego z nas, prowadzi do siebie. Ale kiedy wybieramy, bo to nasze wybory odłączają nas, nasze grzechy, nasze wybory odłączają nas od Boga. I nie ma, że jestem lepszy, brat jest gorszy. Wpadamy w wir grzechu. I na tym polega mądrość tego, który widzi, że jest grzech, że naprowadza. Jesteśmy w stanie z pomocą Bożą naprowadzać. Wiecie, o czym mówię? Odwróćmy parę kartek. Na Księgę Izajasza, 44 rozdział. I tam cały ten rozdział jest poświęcony, tak króciutko podsumowując, bo nie będziemy go całego czytać, o tym, że drzewo może służyć nam jako podgrzanie jedzenia, jako pogrzanie domu. Może też również służyć jako bóstwo, to z małej litery oczywiście, bóstwo. I prorok nazywa to całe nieporozumienie, że człowiek źle wykorzysta. Dzisiaj mamy innego rodzaju drzewa. Nie znaczy, że borykamy się z problemami. Prorok nazywa to popiół. I w 20 wierszu pisze, kto zadaje się z popiołem, tego zwodzi omamione serce. Czyli tak naprawdę, jak ktoś grzeszy, on nie wie tak naprawdę, że grzeszy. A jak ty widzisz, że grzeszy, jak umiesz to rozpoznać, a na pewno umiemy, to patrząc na przykłady Jezusa Chrystusa i najpiękniejszy jest według mnie ten z tą niewiastą cudzołożną, prawda? To jest najpiękniejszy, że nie powiedział, że nie ma grzechu, ale sposób rozwiązania, prawda? Może nam pomóc w rozwiązywaniu problemów, które, oby nie, ale mogą dotknąć mnie, ciebie, naszego zboru. I znów, nie tylko podałem wam przykład z modlitwy arcykapłańskiej, jak Pan Jezus traktuje nas, potraktował nas, ale także Izajasz, znając Boga, pisze, i to jest, jeszcze raz dzisiaj będziemy czytać, i to będzie podsumowanie, na chwileczkę się zatrzymiemy na 21, 22 i 23 wierszu. Pomnij na to, Jakubie, pomnij Izraelu, gdyż Ty jesteś moim sługą. Stworzyłem Cię, jesteś moim sługą, Izraelu, nie zapomnę o Tobie. Starłem jak obłok Twoje występki, to jest ważne, docieramy do sedna, a Twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie, bo Cię odkupiłem. Zaraz, ja tak sobie mówię, mówi Bóg, nawróć się do mnie, bo co? Bo będziesz odkupiony? Nie. Jesteśmy odkupieni, prawda? Nawróć się, to jest kredyt zaufania, jaki Bóg udzielił i udziela w dalszym ciągu każdemu z nas. I my nie dlatego odrzucamy grzech z jakichś innych pobudek, ale dlatego, że patrząc na Jezusa i to, co dla mnie i dla nas zrobił, dlatego przyjmujemy tą naukę. Dlatego patrzymy na tego najpiękniejszego, na naszego Króla, na naszego Jezusa Chrystusa, bo dał nam odkupienie. To jest niesamowite. I to było w modlitwie arcykapłańskiej przed chwilą czytanym i to jest to samo, ten tekst dotyka dzisiejszego rozważania. Dlatego się cieszymy. Wykrzykujcie niebiosa, bo Pan to uczynił. Krzyczcie głośno. Wy głębiny ziemi, wy góry, wy buchajcie okrzykiem radości. Ty lesie ze wszystkimi swoimi drzewami, gdyż Pan odkupił Jakuba i wstawił się w Izraelu. Dlatego wracając pod kątem tych słów do przykazań Bożych i do problemów i do tego właśnie
słowa niechcianego, może nieraz osądzania, że chciałbym, abyście zobaczyli, jaka jest potrzeba bycia z naszym Bogiem na kolanach, a żeby potem móc rozmawiać ze swoim bratem i z drugim człowiekiem, bo po swojemu nie rozwiążemy żadnego problemu. Ale bycie na kolanach spowoduje i powoduje, że Bóg dotyka naszych umysłów i wprowadza nam właśnie pewne myśli ze Słowa Bożego. Jak to On by rozwiązał, jak to rozwiązał? I wtedy jesteśmy mądrzejsi. Wtedy wiemy, czym jest osądzanie, jeśli bierzesz kamień i chcesz rzucić, a wiemy, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy naprowadzamy. Pomóżmy, pomagajmy braciom. Przez co chwalimy naszego Ojca, który jest w niebie. Przecież mamy wspaniały przykład, co się dzieje, kiedy jedna osoba może być nawrócona i ona może być nawrócona, czy z powrotem przyprowadzona może przed tron Boży skromnym udziałem tego grzesznego człowieka. Niech Bóg zawsze będzie chwalony przez to, że przypominamy sobie Słowo Boże, przez to, że przypominamy sobie, jak Jezus Chrystus rozwiązywał problemy. Stoimy przed problemami, bracia i siostry. Ja je widzę, wierzę, że jesteście gotowi pokazywać. Nieważne, że ktoś mnie kiedyś zraził, może was ktoś kiedyś zraził czy zranił. To jest nasze życie. To nie ten ktoś nas zranił i zraził, tylko diabeł nas cały czas próbuje poróżnić. Dlatego prośmy naszego Pana, ażebyśmy zrozumieli, że sami nie jesteśmy lepsi i zarówno jak i podczas modlitwy, tam wtedy, jak i dzisiaj. I prorok Izajasz pokazuje nam, że wszyscy mamy jednakowo kredyt zaufania udzielony przez Boga i to od nas zależy, jak go wykorzystamy. A wierzę w to, że wykorzystamy ten kredyt zaufania ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa pozytywnie, czyli wiecie jak. Amen.